Cześć moi kochani, witam was na kanale Simowania i witam was z mojej rodzinki Anderson. Tak, rodzinka Anderson jeszcze śpi, ale ja zrobiłam pauzę, ponieważ chcę wam pokazać. Sama raz zagrałam, ponieważ nie chciałam was zanudzić. Dzieciaki poszły do żłobka, a rodzice się wybrali, już wam powiem. Tak, mama razem z Alice wybrałam się do muzeum, żeby obejrzała obrazy, a z Matią poszliśmy śpiewać. Oni razem wspólnie chodzili. Też zbierał właśnie Matiu żaby, tutaj jak widzicie kamienie. Chciałam, żeby ten budżet domowy trochę zasilił. Osiągnął drugi poziom umiejętności śpiewania. Zaraz to też wam wyjaśnię dlaczego. Alice osiągnęła trzeci poziom gry na pianinie. Osiągnęła trzeci poziom gotowania. Tu dzieciaki właśnie wróciły z żłobka. Matiu bardziej zaprzyjaźnił się z Lili. Tak, przyjaźnią się teraz. Lili osiągnęła trzeci poziom korzystania z nocnika, a mama osiągnęła szósty poziom malowania. Tak, to wam chciałam pokazać, a już wam pokazuję, bo mama jest wybitną malarką i właśnie ona musiała oglądać i podziwiać trzy obrazy w muzeum. Ja pierw wybrałam się do galerii, ale dopiero później przeczytałam, że to jednak muzeum jest i nie wiedziałam, dlaczego mi się nie zalicza. Tak, jeśli chodzi o osiągnęła właśnie szósty poziom malowania i teraz musi namalować 10 wspaniałych obrazów. A ma na razie 3 i jej tutaj zaczęłam zbierać te obrazy, bo mam pomysł na to. Później zobaczycie. Tak, ja mu zostawiłam 2 żaby, mogłabym rozmnożyć te żaby, bo to zawsze, wiecie, zasili dodatkowo budżet domowy. W końcu na razie nie pracuję, chociaż chcę go strasznie puścić do tej pracy. Nie wiem, może w tym odcinku to zrobimy. Jeśli chodzi właśnie o tego tupylca, bo on musiał użyć dmuchowych do baniek, to też w galerii zrobiliśmy. I tutaj musi osiągnąć trzeci poziom umiejętności śpiewania i podpalić fajerwerki na festiwalu humoru i harców 3 razy, więc nie wiem, tutaj trochę to będzie z tym tubylcem. Wybrałam sobie, ale dobra, róbmy, nie wiem, kto co, kiedy wstanie. Oni tutaj sobie tak przez sen coś mówią. Dzieci śpią. Nie wiem, kiedy mała Olivia nam dorośnie, bo ja na to czekam. Na razie nie przedstawiłam tutaj, jeśli chodzi o ich... Kto się obudził? Ale Matiu też powinno się stać. Głodna jest. Ty, wstawaj, dobra, Matiu, ja cię budzę. Bo ty musisz się zająć naszą Lilusią, może weź ją tutaj nakarm. Tak, nakarmisz, że tutaj na rozlewał, wiesz co, płatki zbożowe jej daj. Bo tutaj nasz zasadził czosnek. Na razie Wlada nie było, więc jest wszystko ok, jest pod kontrolą. Jak u ciebie, ty jeszcze możesz trochę pospać. Lilusia jest, no nie jest wyspana, ale głodna jest. Mała, śpi dalej. A, nie, nic nie wiadomo. A ty, mój drogi, co ty byś chciał? W ogóle tak, dzisiaj mógłby w końcu, żeby było coś innego, może niech... Podróż nie, wynajmi usługi. Tak, i chciałabym, żeby nasz Matiu dzisiaj zatrudnił może nianie. Mała jak zwykle po prostu rozrzuca. No a ty, Matiu. Matiu stoi. Gosposie nie. Wiesz co? Nianie. Tak, nianie weź, więc co trudni. Już nigdzie nie mi tu nie podchodź. Zatrudniłeś tą nianie, nie podchodź, co trudni. Tak, dziękujemy za skorzystanie i co będzie niedziela o godzinie 6:35. O to zaraz będzie. Teraz niania przyjdzie, niania się zajmie dzieciakami. Właściwie zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, bo... O, Oliwia jest bardzo głodna.
Dlaczego w ogóle dziecko nie płacze? Czy tak, ty możesz stać i możesz się nakarmić piersią? Co to jest dziwne, że... O, jest niania, jest mi miło, jest rania. Gdzie ty, raniu, jesteś? Zaraz zobaczymy. Gdzie ona idzie? Nie, ona idzie sobie oglądać telewizję, no po prostu nie mogę. Dobra, jest niania. Dobra, ty ją nakarmisz, a co robi nasza Lilusia? Lilusia korzysta z nocnika. Tata, przysiądź. Tata, wiesz co? To może być... Wiesz co, tata jest głodny, mógłby zjeść sobie... Otwórz, bo tu mama ostatnio gotowała i jest sporo w lodówce. Mógł zjeść sobie jajecznicę. Nie, 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 schowaj. Co ty zejdziesz? Nie, idź, weź, otwórz. Niania powinna się weź sobie porcję. Gdzie jest Lilcia? No, Lilcia jest senna. To właśnie nie wiem, co to jest za dziwny błąd. Dobra, to Lilcia pójdzie sobie spać. Zdrzemnie się. Mała jest nakarmiona. Co nasza? Też jesteś głodna. Weź sobie porcję może. Nie rozmawiaj z toaletą. Otwórz i byś mogła sobie wziąć też może jajecznicę z bekonem. Lilcia poszła spać? A Lilcia się zdrzemnęła, tak, zapomniałam, że... A dobra, niech ona tak się zdrzemnie. A w ogóle pani nasza niania... Co tu zrobiła? Zrobię jeść? Tak, zrobiła nam jedzenie. Nie mogę tego wstawić do lodówki? Nie, nie mogę. Dobra. Niech to stoi, a zaraz zobaczmy, co niania robi. Nic nie robi. Niania gdzieś idzie. Mama zna stojąco je. Znaczy Alice. Co robi Matthew? Matthew je przy komputerze. Też dobrze. A niania ogląda sobie telewizję. Tak. Dobrze. To też jest dobre. Dobra, zobaczmy w takim razie. Nie, jeszcze na razie nie mogę mu rozmnożyć. Ożywiono rozmawiał z tylko... A, z Alice rozmawia. Niania sprząta nam. To super, bo coś nie trochę posprząta tutaj. Otanabi! Pifital Dimbit! Muszę ją trochę wyręczyć, żeby mi się... I poszła do... Pielucha ma brudno? Nie zajmuje się. Jestem ciekawa, kiedy właśnie Oliwcia nam dorośnie. Bo ja tu ustawiłam właśnie długie te życie, a bym chciała, żeby dzieci nam szybciej rosły niż dorośli, bo bym nie chciała, żeby... Wiecie, tak... Z rodzicem było fajne, bo fajnie, bo można było sobie ustawić tak, jak... jak się chciało, tak? Żeby każdy wiek był troszeczkę w innej długości, o tak powiem, wytłumacząc. Jeśli ktoś nie wie, a jeśli to wiedzą, to będą wiedzieli, o co chodzi. Dobra, to też... A, gdzieś to postawiło teraz. Właśnie zobaczmy, otwórz. W lodówce jest? Nie. Ale jednak w lodówce. Dobra, ty Alice miałaś... Co ty robisz w ogóle? Przeglądasz sieć? Nie, ty miałaś malować. Czy ty już skończyłaś? Nie, nie ukończyłaś, więc mogłabyś to ukończyć. Maciu by mógł pisać książkę. Napisz... Może dla dzieci jeszcze jedną książkę byś napisał. I w ogóle byś się przebrał w piżamę, z piżamy, nie? Nie, nie, przyszła, a ty w piżamie siedzisz. Dobra, zobaczmy. Może być, nie wiem, czy to, to było już kiedyś, co Lili robi. Licia się obudziła. I oczymy, czy nie przyjdzie do niej? Nie, ona idzie do taty. O, Maciu osiągnął czwarty poziom umiejętności literackich. Idziemy za małą Licią.
Zobaczmy, co Licia będzie robić. Czego będzie do tatusia? No, w ogóle się nie zajmuje. Wiesz co, Liluś, ty byś sama się może sobą zajmiesz też. O, coś... nie, rozpoczął się na Klintargu, ale nie, my na razie nie możemy na ten festiwal iść. No, podgląda, co tatuś robi chyba, nie? To co jest teraz? A idzie bawić się klockami, będzie układać klocki. Super, dlaczego ta niania się tobą nie zajmuje? Niania znowu... w ogóle się nie opłaca chyba wynajmować tej niani, bo niania... Niania się zajmuje telewizorem. Dobra, ale przynajmniej się zajmuje małą, nie? O, Liścią się zajmuje, o, mała. Lilcia sama się sobą zajmuje. Lilcia, ty też się byś mogła przebrać. Zmienimy ci strój może, wiesz co? Może na ten swój strój. Jeszcze w tym strój nie pasie. Tak, i tutaj będą ci teraz rosły, nie? Jakieś umiejętności zaraz zobaczmy. Układaj te klocki, później kształty. Ze skorzystania, tak, z nocniczka masz na trójce. Ty już wszystko? Nie, czy masz jeszcze? Myślenie ci teraz rośnie. Poruszanie masz na trójce, wyobraźnię na czwórce i komunikację na czwórce. Właśnie mogłabyś rozmawiać. Ciekawe, czy byś... O, mogłabyś ze swoją nianią porozmawiać. Mała poszła spać chyba. Tak, śpi. Dobra, ale ja bym chciała, żebyś te kształty... O, mama idzie do ciebie. Taki... Proszę dopingować. Wiesz co, mama? Ty byś mogła też zmienić strój. A nie w tej piżamie po domu. O, mogłabyś uczyć kształtów. Niania nie chce się zajmować twoim dzieckiem. Dobrze, że chociaż jednym się zajmuje. Ciekawe, czy szybciej jej to pójdzie. No, znowu jest senna, nie? Mogłam ją położyć spać wtedy, jak już godzina 11. Tak, ale małe dzieci często nie wiem, u mnie kto w rozgrywce to naprawdę. Dobra, poukłada kształty i myślę, że nasza Alice położy ją spać. Wiesz co, czytaj czas na bajkę? Albo tak. Jak zwykle czytaj do snu. I na tej osobie jestem, co powinnam. Maciu chce iść do toaletki. Dlaczego nie idzie do toalety? Skorzystaj. Znowu słucha jakiejś muzyki. Tego świętowania. Dobra. Tutaj idź się załatw. Bo jeszcze będzie mały wypadek przy komputerze. Przy co mógłbyś później zmienić strój? Też ci zmienimy strój. Byś mógł się ubrać. Co w to? Taki fajny luźny. Muszę w ogóle im pozmieniać stroje. I niech wróci do pisania. Tak, a my z powrotem wracamy na naszą Alice. Ona teraz będzie kładła Lilcie do łóżeczka. Lilcie też mogłabym poszukać nowych fajnych jej modów. I... Mama fajnie poczyta Lilusi. O, Baski Gazy. O, Lila w ogóle jest głodna znowu. Senna. Jokip, Habini Ishi. Joingi Omiwa. Wanjini Honda. Musisz mogła zjeść bananę? Kloim Blane. Wiem. Jeszcze raz czytaj. Bo teraz tak trochę jej ten głód. Chciałabym, żeby dziecko moje było głodne. A, te malutkie?
Na razie spokojnie sobie leży. Co robi moja niania? Nie, moja wynajęta niania po prostu, której płacę, ogląda cały czas telewizję. Dobra, zróbmy jej zdjęcie, wierzę. Nie jesteście tego zwolennikami. Ale to jest śmieszne. Lidia poszła spać. A wiesz co, ty Alice... Nie, już nie, zostaw ją. Mogłabyś pogawożyć trochę do drugiej swojej córki. Bo niania jest zajęta. A, i miałam ten obraz ci schować. Zaraz ci tutaj wyślę do malowania też. Co mogłabyś... impresjonistyczny? Nie, chyba nie malowałaś takiego, właśnie pamiętam. Dobra, pokaworzyłaś się. Jedna śpi, druga leży, a niania... Chyba nie widziałam, jak się ruszała. Nie, jakaś ciapowata. Nie, za dużo nie robi. Żeby się nie przemęczyć. Dobra, a tobie, Alice, ile zostało? Z tych obrazów to na razie nie namalowałeś żadnych rewelacyjnych, więc... Znowu wraca do oglądania? Tak. Maciu w ogóle pisze, w ogóle patrzcie, jak Maciu pisze przy komputerze. Komputer ma... A nie, już skończył. To dlatego. Już się chciałam śmiać tego, że... Maciu pisze, wydaj. Wydaj tą książkę, bo ja bym chciała, a właśnie, ja chciałam, żeby on tą karierę sobie wybrał, znaleźć pracę. Licia śpi, a Lila jest głodna znowu, wiecie. Tak, fajnie, że wydałeś, jak ta malutka. No, nie wiem, dlaczego nie płaczę. Nie wiem, czy coś właśnie znowu jakiegoś mam błąd przez jakiegoś moda. O! Fajnie robi. Tak, i chciałabym dla ciebie polityka. Stań się częścią życia publicznego. Czy to protestując przeciwko niesprawiedliwości, czy urządzając zbiórki w konkretnej sprawie, a nawet wręczając od czasu do czasu łapówki jako środki uświęcające cel. W polityce znajdziesz coś interesującego, znajdziesz tak. Jeśli chodzi o polityki, potem będzie działacz charytatywny. I właśnie, nie wiem, wy mi napiszcie, czy polityk, czy działacz charytatywny, chociaż wiecie, to będzie, on będzie pracował niezdyscyplinowany, aktywista, pracuje od 8 do 15, 16 simolów za godzinę dostaje. Tutaj mamy dni pracy. Dobra, i podjął karierę, super. Już ma karierę. O, zadanie. Wybierz sprawę, którą chcesz wspierać. Czy Matthew Anderson powinien przyjąć zadanie i rozpocząć karierę? Tak. Dobra, Matthew, co ty musisz zrobić? Bo powiem, że ja wszystko... O, już niania sobie poszła. I jeszcze 142 simolony sobie zażyczyła. No nie, nic nie robiła. Dobra, Matiu, a ty co ty musisz zrobić? Bo ja powiem, że ja jestem zielona, ja tego polityka nigdy nie robiłam. Wybierz sprawę. Na Matiu? Tak, kariera. Wybierz sprawę. I teraz wybierz Zjednoczony Świat, wybierz W imię drzew, wybierz simolony dla wszystkich. Wybierz jak jeden sim i wybierz Fundacja Przeciw Złośliwości. Powiem, że nie wiem w ogóle. Może dla wszystkich simolony. Tak, dla wszystkich. Teraz będzie promować. Aha, mała płacze. Czy ma brudną piluchę, czy... Nie widać w ogóle, nie? Kto przyjdzie? Mama idzie. Przywinąć. Wiecie co? Ja nie wiem właśnie, dlaczego ja nie widzę tego, że ona... Nie widać w ogóle, czy ona jest... Ma brudną piluchę, ona płacze. Dobra, mama, jak ją przewinie. To wygląda, że... Wiesz co? Jeszcze weź ją na karmorze.
Czy Licia śpi dalej? Śpi. Co tata robi? O, zadanie do wykonania w domu. A, już ma. Dobra, tu ma zadanie i teraz dzisiaj jest niedziela. Za 3 dni idzie. Dobra, super. Powiem, że już tego nie grałam. A ty, nie wiem dlaczego oni ciągle chodzą pić mi do tego, do łazienki. Wiesz co, ty mógłbyś dalej pisać coś, napisz. Co, masz karierę polityczną? Zobaczmy, co to jest. O, mógłbyś sprawdzić poparcie za sprawę. Powiem, że tak, będę na pewno tutaj, nigdy tego nie robiłam. W ogóle nie wiem, dlaczego ta sprzątaczka nie przyszła, wiesz, do wyższej. Takie trochę to dziwne, nie? Dobra, Liwcia, ty może pójść, powinnaś ty już wstać, moje kochanie, ty drogie, bo będziesz później... Niech ci mamusia nakarmi. Mama, tu weź nakarm Liwcie. Daj jedzenie. Co byśmy mogli dać? Kanapeczkę. A tata zebrał 0 simoleonów. Zero zjednoczył sobie zwolenników. Nie wiem, co, na czym polega ta kariera polityczna. Dobra, tata, ty nie dzieckiem masz się zajmować, zestaw Lile. Tobie kazałam tutaj, zaraz zobaczymy, co jeszcze mogę zrobić. Czy tutaj przy tej... Tylko można sprawdzić poparcie. Dobra, to nie. To ja bym chciała, żebyś ty napisał... O, możesz napisać list. Dobra, to weź ty napisz list mi tu. Mama się zajmuje Lilą. Znaczy Alice. Tak, Lila jest głodna i zazmiechasz. Ty nie miałaś napisać mi list. Napisz list. Dlaczego nie może tego zrobić? Dobra, nie wiem, o co chodzi na razie, bo w takim bądź razie będziesz mi pisał książkę. Możesz napisać poezję. Zobaczymy, czy się ruszysz, czy... Tak, coś się dzieje, nie wiem dlaczego, a tutaj może jest to przez... spowodowane tą szklanką. Co? Jeszcze raz spróbujmy. Napisz list? No. Tak, jednak szklanka blokowała nam tutaj dojście. Co zostało? Do 18, dobra. Nie trzeba sprzedać. A to chyba zrobiła ta... jakoś wspaniała, tak, ale 13 minut do zepsucia, nikt tego nie zje. Jak Oliwcia? Oliwcia chyba poszła spać. Tak. A Ali zajmuje się naszą Lilusią. Lilusia jak? Pecherzyk. Siusiu chce, no. Bangira. Idziecie na nocniczek, czy Lilucia pójdzie sobie? Skorzystaj z nocnika, Lila. Ona chce Siusiu. A mama nie wiem, co będzie robić. Ja na razie wezmę. Co, znowu przestawiłam gdzieś. Tak, przestawiłam. Wiesz co, Alice, a ty, moja droga, jak dzieci się zajmują sobą, ty mogłabyś, wiesz co, nie wiem, czy ty skórzy tego. Zaraz zobaczymy. Namalowałaś. Dobra, to Alice, zabieramy ten obraz. I mogłabyś, moja droga, malować jakieś abstrakcyjne, za duży, znaczy duży abstrakcyjny, a ty, mój drogi, dzwoni. Tak, ale on nie ma teraz, co tu może być, sprawdzić, nie, napisać list. Jeszcze raz mógłbyś napisać, zobaczymy, czy coś da. Tak, znakomicie, zdobycie świetnej posady. Super, dzięki. Lilusia co robi? A Lilusia bawi się? Nie, Lilusia coś tutaj... Tak, Lilka ma swoje pomysły. Co, Liluś, ty byś mogła te kształty tutaj kładać, to by ci się to ten... No. Jest smutna, dlaczego? Wypadek z nocnikiem, nie no to... Dobra, tata, co robisz? Ty piszesz, mama. Mama maluje. Ktoś musi nocnik obsłużyć. Nie wiem, gdzie jest nasza sprzątaczka, co się stało z tą sprzątaczką, w ogóle nie przychodzi. Dobra, tata, ty musisz przyjść tu wyczyścić i wytrzeć. Jak skończyłeś.
A muszę zobaczyć, czy coś tu dało? Przeciętny. Ta zgłębiasz wiedzę. Lila znowu jest senna. Dobra, co jest znajdzone, wszystko jest ok. Która z godzina? Jest 19. Dobra, Lila jeszcze się trochę pobawi i położymy ją spać. Tak, jest, mam nadzieję, że Wam odcinek się spodoba. Będziemy kończyć tu też już niedługo. Nasza mała Olivia też już się obudziła. Alice jeszcze maluje. Jakieś kształty. Tata poszedł oglądać. No, tata. Idź tutaj do Lili. Tata niech się teraz zajmie trochę Lilusią. Czekamy aż naszej Lilce. Zobaczmy, tak, ona jest senna, ale ja bym chciała tę umiejętność tego myślenia, żeby właśnie skoczyła jej na trzy trójeczkę. Tata, gdzie ty idziesz? Tutaj masz rozmawiać z Lilą. Popraw jej humor. Ona jest smutna. I później. No. Widzisz, nie wyszło jej te kształty. No, jest szczęśliwa. Dobra, i tata będzie czytał Lilce do teraz do snu. Mama je teraz. Nie skoczyło, nie jest zbawiona. Jadraz Wumpa, Friends to Bay. Pipped up Wenzy. Kimba, Bobna Fran. A Bobby też poprawia humor. Dobra, tata nie poprawia humoru. Chciałabym, a zwykle pomyłka. O jest, osiągnęła, super. Osiągnęła trzeci poziom, a teraz tata czyta Lili do snu. Dwa razy skoczyło. Chyba, że jest męski wieczór. Nie, nie mam czasu teraz. Kładę Lilę do snu. Ta Lila rozbawiona. Dalej jest senna, nie? W ogóle tutaj coś... Ta, ten wypadek z nocnikiem, okej. Zostało naszej Lili. Alice, pokaż mi ty, moja droga. A ty w ogóle zjadłaś? Nie sprzątnęłaś. Jak tam twoje kształty namalowałaś? Tak. Co? Włóżmy ci coś tutaj. Weź namaluj nam teraz może plastyczny, duży. Co ty byś chciała tutaj? Poślub Sima o imieniu Maciu. To jest twój mąż. Chyba, że ja sobie jakąś gafę zrobiłam. Ale zaraz zobaczmy. Możliwe, że nie, no nie mieli ślubu, tak? No ale... Mąż. No to jak można poślubić? Nie wiem, co mi gra, co to wszystko się robi. Ale... Ale okej, okay, dobra. Czyli Lilcia, tak, Lilcia poszła spać. Wiesz co, Maciu? Ty też idziesz spać, tak? Ale ty jesteś w ogóle głodny. Ja, ty w ogóle pęcherz. Nie, ty nie kładź się spać, pęcherz. Musisz coś zjeść i dopiero pójdziesz spać. Nie znaczy, to czuło się dobra, to my w takim razie coś mówi za, wybierzemy z lodówki, bo w tej lodówce naprawdę jest sporo rzeczy. Kanapkę możesz wziąć sobie porcję i później pójdziesz spać. A nasza Alice maluje, a jak się Olivia czuje? Na razie nic, normalnie wszystko ok, w porządku. Nie ma, że ma brudną piluchę. Zatrudnić. Można postarzeć, no ale nie wiem, poczekamy jeszcze. Jak nie wyskoczy ten komunikat w kolejnym odcinku, to postaram się postarzyć, żeby... No, ja chciałam, żeby Lila i właśnie Oliwka razem się już bawiły, tak? Wtedy będzie może ciekawiej. Może będzie kolejny członek, zobaczymy. Pomyślę. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że Wam ten odcinek się spodoba. Czekam na Wasze komentarze, Wasze łapki, na Wasze suby. Do kolejnego odcinka. Cześć, papa! Pa.